A co mi jest tak, że mnie zatykali uszy teraz? Nawet nie jestem. Masz tak? Nie, bo dostałeś po nosie. Nagrywasz to? Słuchaj, zróbmy tak. Jak? Za łóżka? Słuchajcie, propozycja jest taka. W związku z tym, że odwiedziliśmy Mameda tutaj na jego... poczekaj. Chodź jeszcze, Nusie. Co na chwilę? No pozwól na chwilę. Chodź na chwilę. To będzie jeszcze nie nagrane jest teraz. Chodź na chwilę. Chyba inaczej ja poprowadzę, dobra. Nie, nie. Zamknij się. Ale ty nie wiesz, co ja chcę powiedzieć. A, dobra. Co? W domu. Siemanko, słuchajcie. Jesteśmy z ekipą Sixpack TV u Mameda. Znacie dżentelmena? Na pewno znacie. I plan był taki, żebyśmy zrobili sobie trening motoryczny. Więc... Natomiast jak to w życiu ulega zmianom wszystko, Mamed wymyślił inaczej, że zrobimy sobie sparing. To nie Mamed wymyślił, to los tak chciał. Los tak chciał, o który się już opominał od kilku lat. W związku z tym faktycznie podzielimy trening na dwie części. W pierwszej zafunduje mi ten oto gentleman ostrą wymianę. Tego nie załóż zakładam. Kask, załóż ale kask. Nie, bo to z boku, nie przesadzaj, no wiesz o co chodzi. No będzie przydatny? Nie, no nie chcesz się zakładać, no. Nie ma sparingu, wiesz, o, delikatnie, coś tam, nie ma takiego. Czyli będzie mocno, tak? Czyli generalnie może być, nie być drugiej części treningowej, a w drugiej chciałbym, żebyśmy zrobili motorykę na ketlach i tyle. Bardzo ładny buty masz. 3 minuty rundy. 3 po 3. Z minutową przerwą. Dobra. Bokserski, nie lubimy, będziemy, chcesz popić? Człowieku, po 5! 3 po 5, nie, ty nagrywaj nie wszystko, nagrywaj sobie co chcesz, ale robimy 3 po 5, czyli to jest, my jesteśmy zawodnikami, no a nie pięściarzami, więc to wszystko po 5 jest. To jak ty robisz tak dzień, dzień, nie? Ty jesteś, jak, wiesz, czas, dzień, dzień, nie? I jak coś jak mi załączy, to zimną wodę polecie, dobra? Jak on mnie załączy, to idź tam, kurde, no masz tam. Ja nie mam, tu nie ma narożników. Gdzie jest narożnik, nie ma tu żartów, jest narożnik tam. Dobra, jest czas? Start. A ding ding? Ding ding. O. A czy boksem nie ma? Ale nie, no nie no, stary, rób gdzieś, tylko mi byś powiedział co box, jak. Boks, no boksujemy no. Nie wiesz, nie wiem po co zrobić, naprawdę kurde. Dobra, to masz. Generalnie daj mi fory. Aż mi to specjalnie robisz. Nie! Powiedział tak, to opaski są niepotrzebne. Dobre. Patrz, dominacja robi teraz. Nie. Ciężko jest, ile jeszcze jest? 15 sekund. No. Dziesięć sekund. Aaaa!
Dzień dzień! No, to, zobacz mój nos. No wiem, cały ryj czerwony, ja to pierwszy raz robię. Szef mu leży, zobacz. Minuta przerwy. Dobre to było. Dobre. Zdominował mnie. Tak, zdominował. Dominował. Przepraszam? Mamy. Co no? Generalnie to bardzo miły gest, ponieważ przyjechaliśmy, mamy nas ugościł. Dlało jedzenie. Było picie. Ale teraz dopiero zrozumiałem po co. Jestem najedzony. I on bierze taking advantage. Nie jesteś najedzony, delikatnie zjadłeś. No. Niewygodny jest, co robię? Jaki styl masz, wiesz? Bo nie mam pojęcia o tym. Pijanego tego. Pijany. Pijany no, wiesz? Hello. Hello. Chcesz mu tak robić, wiesz, ty? O, tak będzie dobrze. Nie w takim stylu, Ile? Półtora jeszcze. One. Niko, kończ. Two. Three. Kończ. Four. Docencie proszę, kurde, co to się dzieje tutaj. O, to weszło. Nie no, to jest dramat. Weźcie to. Dwa knockdowny w rundzie, czy trzy? Dwa. Dawać. Ostatnia runda jeszcze. Bardzo. Michał, kurde. Jest to tak runda. Bardzo dobrze. Kurde, powiem się. Trzeba z facą, nie? Aż mnie jest głupie, naprawdę bardzo dobrze jest. Jest bałagan, ale ja się nie ogarniam tym bałaganie. Normalnie jak na chłop, nie? Ja jadę, słuchajcie, bo to nie ma sensu. Musicie nagrać autentyczne z tego sparingu. Nie. Przybliż jego nos. Nie, to. Nos jak nos, bo każdy ma nos, nie? Jedni mają większy, inni mniejszy. To jest moje powołanie, słuchajcie. To jest moje powołanie. Ale to, że udało się zrobić ciebie idiotę, to już szacun za to. No to nie skupić idiotę, co się dzieje? O, to osiadło. Dawaj, coś się tylko sprawiam, tylko cię. No. Dawaj! To nie było nawet knockdownu. Dostałem tylko. Dawaj! Dominuj. Tak, generalnie mi się pozbierało według niego przez te lata. Charakterem. Kurde, dobry jest.
Nigdy mnie nikt tak nie upokorzy. Badu! Ale to nie wszystko, bo zrobimy teraz drugą część treningu, czyli motorykę, i zafundujemy Mamedowi trening z ketlami i zobaczymy, jak sobie poradzi. Pewnie znowu będę tu leżał. Chyba nie, chyba teraz ja będę leżał. Nie wiem, czy znacie historię, jak trener Mameda od stójki, Paweł Derlacz, czyli dziura, o którym mówimy, bardzo lubi challenge. Jeden challenge robić i to jest challenge low kicków. I tak przez 16 lat ten sam challenge. Na wszystkich weselach możecie się go spytać, kiedy to rób. Na najważniejszym, na każdym weselu, co byliśmy, gdzieś po środku tego wesela, po 12, zaczynał się challenge. Obrywali wujkowie, jacyś tam panny młodej, panny młodego. Nawet Maciek Obuski obrywał raz. Później były słupy metalowe. Jak nie było z kim robić low, to były słupy metalowe. To teraz tak, trzeba ustawić, tylko zrobić taki timing. Ile pracujemy, tyle odpoczywamy. Albo dobra. Robisz tak, przechodzisz do podporu na przedramionach. I co? Trzymasz podpór na przedramionach, dopóki ja tego nie skończę. Tego nie skończę? Żyjesz? Zarzuty! Świnia. Specjalnie to robi. Zapomniałem! Przysiadny prosto. Prosty kolan. Teraz było? Co było teraz? Zarzut. Dupa niżej. Zarzut. A przysiad, tak? Zarzut. Tak, o! Tak. I przysiad. Tak, i wyprost na górę. Pełny przysiad. Ja pierdyka. Sam zarzut. I przysiad z wyprostem. Specjalnie. A, okej. No to menda jest. Menda. Dużo lepiej mi się już, powiem wam, że dużo lepiej mi się oddycha przez ten nos. No wyjdziesz. Bo ja mam szybą przegrodę i... Zawsze poproszę mnie przyjeść. I będzie dobrze. Ale... MMR. Doktor Michalik, MMR, w razie czego się zgłoszę, żeby ten nos zrobił. Dobra. Panie doktorze, ode mnie klient, załatwiłem go. Wszyscy klienci, którzy mają pomal nosy, to będą ode mnie. Zostałem załatwiony przez Czeczena, nie? Taki klient. O ty kur... No. To... Rasizm? Ach, jaki rasizm? Chodź, gdzie on? Czekaj. Dobre to było, ty. Mamed chce zrobić challenge na podpór przodem, tak zwany plank, ale umawiamy się, że to jest aktywny plank. Znaczy, czyli wciskasz przedramiona w ziemię i ściągasz łokcie w dół. Aha. I masz jeszcze bardziej dopiąć kor. I ty chcesz powiedzieć, że teraz ty ledwo trzymałeś ten zwykły, bez tego popinania. Nie, ty się jąkasz teraz. Ale tak zróbmy, dobra? Deal. Ale co deal? Tak, ściągasz mocno i trzymasz kor. To dużo utrzyma? To jest dużo trudniej. Ja wiem. Ja się wyłożę pewnie, wiadomo, nie?
Chodź. Się nie ułożysz. Chodź. Nie, tu jest plan po prostu. No dobra, ale ty robisz z jednej, ja z drugiej. No tak. Chodź. Rekord świata plank. Chodź, to jest kurde się gadło. Rekord świata plank. Gość ma, 4 godziny. Gość, który ma 62 lata, zrobił 8 godzin i 15 minut. No to my nie jesteśmy, my nie mamy tyle lat. Bo on ma już tyle lat, tego tyle robią, nie? Tu nie chodzi o rekord. Dobra, chodź. Tylko chodzi o ciebie. Chodź, zdań. No. No, dobra, idziemy. Zepnięte jest, kurde. Zepnięte. Wygrałem. 2:20. Ale myślę, że muszę ci oficjalnie pogratulować. Bo tak jak byłem śmierdzącym leniem przez rok chyba, to ja się biorę teraz. I porobimy jeszcze. Dobrze, dobrze. Wiedziałem, że on mnie trenował. Wykorzystałem to. Słuchajcie, bo sprawa jest następująca. Mamet ma kilka takich na zbyciu maszyn, tylko że są na czeskich numerach. Ale jakbyście mieli ochotę, to dogadamy się. No, jak numerów nie mają. Te są w ogóle bez numerów. Bez przebite są już? Całkiem w ogóle wytarte numery są wszystkie. Część podobno spalił, do dzisiaj nie wiadomo, gdzie spłynę. Mam taki zwyczaj. Kraść auto, przybijać i na koniec taki, fetysz palić. Palić. Tak. No. Dobrze. Wiecie. Piekła, z piekła rodem. O, teraz robi namiot. Robi namiot, nie, żeby padało. Dobra. Ale siłowe robimy, a nie takie jakieś. No to rób siłowe. No nie, no rób siłowe. No, no dawaj, no. Dawaj pierwszy. Dawaj, dawaj, 10 razy. No. Który uchwyt? Obojętnie. Jak chcesz, ja tam jakieś szeroki łapię. Ale to jedziemy więcej niż jeden? Po 10. Ale robimy ile uchwytów? 3 uchwyty. Trzy uchwyty? Każdy po 10 razy, 3 razy po 10, każdy. Siłowo czy jak? Jak sobie chcesz. Od razu, nie ma. To zdejmij sobie, Nie, ja tego nie umiem zrobić. Jest taki fizyczny, jest straszny. Techniki za mało.
na kość. Dawaj do końca, ostatnie takie pipi jakbyś szydełkowo. Panie Michale. Kurde, dojechał mi dzisiaj. Zniszczył mi dzisiaj. Siło mi na boksie, nie? Strasznie dojechał. Takim stylem Hangotsumitsu. No, gadasz takie rzeczy, czasami opowiadasz. No ja gadam, a ty się płacisz. No zrób, bo chodzisz, gadasz, a nie wiesz. Powiem wam szczerze, że nie tak to miało wyglądać, to po pierwsze, no ale ten człowiek zawsze musi zaskoczyć. Nie, poczekaj. Czekaj. Ja powiem, jeżeli boksersko psołałem z tobą, nie jesteś ani bokserem, pięściarzem, ani zawodnikiem MMA, uprawiałeś sporty uderzane? Nie. I tak sobie dobrze dało radę, bo się nie było, a najważniejsze się nie bać. Czyli ja byłem zaskoczony. Trzeba się nie bać, ale wtedy musicie mieć twardą szczękę i najlepiej nos również. No, czasami można dostać raz. Także chciałbym bardzo ci serdecznie podziękować za wspólną jednostkę, za to, że nas ugościłeś, bo chciałem wam powiedzieć, że mamy też jeszcze nas poczęstował jak zawsze posiłkiem. Czym chata bogata. Oczywiście ziemniaczkiem. Ziemniaczkiem i jeszcze wołowiną. Ziemniaczkę, wołowinę. Ryba złowiona. No, z tego jeziorka. Jadę wszystko naturalnyś. I ślibidiś. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za wspólny materiał. Mamy piąteczka. To już koniec, na pewno? Tak. No, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ja tobie bardzo. Dziękuję już, cześć. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Na razie. Pa. Cześć, to taka Dominika. Zostaw suba, żeby być na bieżąco. Buziaki. Dobra.